Malik, pytanie do ciebie. 8 fenomenalnych walk, 17 wojowników i wojowniczek. Emocje nie do podrobienia. Na którą z walk ty najbardziej czekasz i dlaczego? Mnie pytasz teraz? A, okej. Okay. Tak, tak. Wiesz co, ja tak w zasadzie patrzę na całą kartę i jest kilka walk, na które na pewno będę patrzeć z większym zaciekawieniem, ale w zasadzie no, ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonalda jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić na przykład. O kurwa, co to jest? Pilotami telewizyjnymi. I w zasadzie jest takie zestawienie ty. Dosyć ciekawe w moim odczuciu. Ja pierdolę! Okej. Okay. W takim razie co, przejdźmy o kurwa! O kurwa ty! Masti. Muszę się przejść! Tutaj przeciwniczka mówi o swoich umiejętnościach. Jakie są słabe, a jakie są mocne strony Ewy Brodnickiej? Bo na pewno robiłaś research, znam cię doskonale. Wiem, że podchodzisz do tego na 200%. Tak, Ewa jest. Żeby nie powiedzieć na 600%. Tak, Ewa jest doświadczoną zawodniczką z wieloma tytułami. Wielki o szacun. Kurwa, co zrobił jest ty? Jest bokserką, tak? No tu wiesz. Natomiast moją płaszczyzną od 2,5 roku o, jest kurwa. MMA. Zapasy, parter, Muay Thai, kopnięcia, kickboxing, to było obalenia, kurwa złe. O wiesz, kurwa. No, cały wachlarz. Ewa ma jeden, boks. Więc, wiesz, ja widzę tutaj dużo minusów u Ewy i dużo plusów u siebie. No, wiesz, i tu są, i u mnie są minusy i plusy, i u niej są minusy. Ja i powiem plusy. Szczerze, że trochę się przeraziłem teraz też, że ten wzrok na Tsumie prawie zwalił i myślę, że kurczę, na zapleczu może odbyć się walka, której wy nie zobaczycie, ale ja wrócę z podbitym okiem. Może tak być. No cóż, zobacz. Nie zauważyłem pewną zależność. Za każdym razem, jak się przypierdalasz do Natsu, jak jej próbujesz jakiegoś pstryczka w nos, ona się robi kurwa mega spięta, ma taki poważny głos i tak sucho odpowiada, nie? Możecie to zobaczyć za każdym razem, gdy na filmie ja się do niej przypierdalam, to ona kurwa sztywnieje w tym samym momencie i tak kurwa. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Odpowiadam, że ja nie tylko jestem pięściarką, ale również. A tak szczerze, nie wiem, czy to nie było za mocne pod względem. Także kopać też potrafię. To i Wojtek Gola, pizda, olejnik, kurwa, to jest level 1, a to jest level 10, nie? Ewa, no to porozmawiajmy, proszę, tak? Jeszcze zacząłem.